Lekcja pod tytułem Kolejność wykonywania działań. Na tej lekcji trzeba się będzie nauczyć kilku reguł. No i pomyśl sobie, znowu czegoś trzeba się będzie uczyć na pamięć. No to najpierw wyjaśnijmy sobie dlaczego. Po co mamy uczyć się tych reguł? Popatrz, tu dwa razy wypisałem to samo wyrażenie, czyli takie same działania. No to wykonam je na dwa sposoby. W jednym z nich się pomylę, ale zrobię to specjalnie. W pierwszym po prostu będę wykonywał te działania od lewej. No to pierwsze od lewej jest 6 razy 4. Czyli mamy 24, no i resztę przepisuję. Znowu działam od lewej, czyli teraz jest dodawanie. 24 plus 2 to jest 26, no i resztę przepisuję. No i teraz zostało mi ostatnie działanie, mnożenie. 26 razy 8 to jest 208. I to jest mój pierwszy wynik. Tu się pomyliłem. Od razu ostrzegam, nie naśladuj tej metody. Ale specjalnie się pomyliłem. No a teraz druga metoda. W drugiej metodzie ja już wiem, że najpierw muszę wykonać mnożenia. Przed wykonaniem dodawania. No to wykonuję mnożenia. 6 razy 4 to jest 24. Znak dodawania przepisuję, on sobie czeka. 2 razy 8 to jest 16. 24 dodać 16 to jest dokładnie 40. Jak widzisz, wyniki są zupełnie różne. Więc gdyby nie było reguł i każdy liczyłby po swojemu, o, wymyśliłby sobie taką metodę jak ja tą pierwszą, liczę od lewej, ktoś by powiedział. A ktoś inny powiedział, a nie, ja nie będę liczył od lewej, tylko będę na przykład najpierw liczył mnożenia. A ktoś jeszcze inny mógłby wymyśleć coś takiego, popatrz. Napiszę to jeszcze raz i teraz pomysł trzeciego pana lub pani. Powie tak, a ja najpierw sobie policzę dodawania, a na końcu mnożenia, czyli najpierw doda 4 plus 2, czyli będzie miał 6 razy i teraz 4 plus 2 to jest 6 i jeszcze razy 8. I tu zostanie zupełnie jeszcze inny, trzeci wynik. Więc jakby każdy tak mógł robić po swojemu, to byłyby trzy różne wyniki, a więc bałagan. Matematyka bałaganu nie dopuszcza, no zresztą wtedy na nic by się nie przydała. A więc są potrzebne reguły. Jak widzimy sobie takie wyrażenie, to musimy wiedzieć, w jakiej kolejności je wykonywać. I wtedy i ja, i ty, i każdy inny, jak będzie przestrzegał reguł i będzie widział takie wyrażenie, to zawsze dostanie prawidłowy wynik. Wszyscy dostaniemy ten sam wynik. Mówię szczerze, o ten tutaj jest prawidłowy. Powinno wyjść dokładnie 40. A więc reguły są potrzebne, żebyśmy dostawali ten sam wynik i nie błądzili, nie robili głupot. No to teraz poznajmy te reguły. Reguła numer 1 mówi, że najpierw wykonujemy działania w nawiasach, o ile one są. Jak nie ma nawiasu, no to po prostu o tej regule nie myślimy. Popatrzmy na nasz pierwszy przykład. 7 dodać i w nawiasie 6 minus 4. Jest nawias? To najpierw liczymy to. Czyli przepisuję 7 i znak plus, to sobie czeka, a liczę 6 minus 4. 6 minus 4 to jest 2. I dopiero teraz, tu już nie mam żadnego nawiasu, to mogę wykonać to dodawanie. No i 7 dodać 2 to jest 9. Drugi przykład. Patrzę sobie, oho, znowu jest nawias, to najpierw liczę to, co w nawiasie. 8 dodać 3 to jest 11 i minus 5 przepisuję. I dopiero tutaj już nie ma nawiasu, to mogę wykonać to pozostałe działanie, w tym wypadku minus odejmowanie. 11 minus 5 to jest 6. Trzeci przykład. Znowu jest nawias, to najpierw wykonam to, co w nawiasie. A więc 12 dodać przepisuję, czeka sobie na wynik dodawania w nawiasie. Zróbmy to w pamięci. 6 dodać 2 to jest 8 i jeszcze dodać 2 to jest 10. Więc wpisuję tutaj dodać 10. I dopiero teraz, jak nie ma nawiasu, mogę wykonać to dodawanie. 12 dodać 10 to jest 22. A więc pierwsza reguła mówi, najpierw wykonuj to, co znajdziesz w nawiasach. Wszystko to, co znajdziesz w nawiasach. O ile one są, bo jak nie ma, zapominamy na chwilę o tej regule. Reguła numer 2. Działania wykonujemy w następującej kolejności. Najpierw wykonujemy potęgowanie, jeżeli jest.
Potem wykonujemy mnożenie i dzielenie, jeżeli jest. A na końcu wykonujemy dodawanie i odejmowanie, jeżeli jest. Bo pamiętaj, że każdej z tych rzeczy może po prostu nie być. Czyli najpierw potęgowanie, później mnożenie i dzielenie i na końcu dodawanie i odejmowanie. No to popatrzmy na nasze przykłady. Co tutaj mamy? Oho, jest potęgowanie, czyli najpierw wykonamy potęgowanie. A więc całą resztę sobie przepisuję. Ona czeka na wynik potęgowania, który wpiszę tutaj. 2 do potęgi drugiej to jest 4. Świetnie, potęgowania już nie ma, no to teraz mamy mnożenie, odejmowanie i dzielenie. A widzimy, że następnie trzeba wykonać mnożenie i dzielenie, czyli wykonamy to i to równocześnie. 2 razy 3 to jest 6, znak odejmowania przepisuję. 8 podzielić na 4 to jest 2. No i teraz na końcu już jestem, już mogę wykonać dodawanie i odejmowanie. W tym wypadku odejmowanie jest samo. 6 odjąć 2 to jest 4. Popatrzmy na drugi przykład. Najpierw potęgowanie, no ale jego tutaj nie ma, no to mnie to nie interesuje. Potem mnożenie i dzielenie. Jest mnożenie, no to wykonujemy mnożenie. 16 dodać sobie czeka na wynik mnożenia. 2 razy 5 to jest 10. No i teraz na końcu dodawanie i odejmowanie i mnie właśnie zostało dodawanie, więc mogę już dodać. 16 dodać 10, 26. Ale uwaga, stosując tą kolejność, nie zapominamy o pierwszej regule, że jeżeli jest działanie w nawiasach, to wykonujemy je najpierw. No i popatrzmy, trzeci przykład. Choć jest potęgowanie, to i tak najpierw wykonamy nawias. No bo reguła numer 1 mówi, najpierw wykonaj działania w nawiasach. No to dobrze, jesteśmy posłuszni. Przepisujemy pierwszą część, a na razie jej nie ruszamy. Ona sobie czeka na wynik działania w nawiasie. No to policzmy, co jest w nawiasie. 12 odjąć 10. To jest 2. O, i dopiero teraz patrzymy na to, co nam tutaj zostało. Tu już nie ma nawiasu, więc zaczyna działać reguła numer 2. Najpierw potęgowanie. Mamy tutaj potęgowanie. Wykonujemy je. Resztę przepisujemy, ona sobie czeka. 2 do potęgi drugiej to jest 4. No i resztę przepisałem. Co teraz? Mnożenie i dzielenie. Tu mamy dzielenie. No to teraz wykonamy dzielenie. 24 podzielić na 4, tu sobie zrobię miejsce, to jest 6. Minus 2 przepisuję. No i na końcu dodawanie i odejmowanie. Mam akurat odejmowanie, czyli już teraz mogę odjąć, bo wszystkie ważniejsze rzeczy zostały wykonane. 6 odjąć 2 to jest 4. Tak to działa i pamiętaj, obie reguły działają, i ta pierwsza, i ta druga. Niestety, trzeba o tym pamiętać. No ale na tym nie koniec. Jest jeszcze jedna reguła, która mówi rzecz następującą. Jeżeli obok siebie występuje dodawanie i odejmowanie, o jak na przykład tutaj, patrz, o, występuje, albo mnożenie i dzielenie, o tak jak na przykład tutaj występuje, to wykonujemy je od lewej do prawej. Czyli od lewej strony zaczynamy i kierujemy się na prawo. No to zaczynamy w takim razie. Pierwszy przykład. 8 dodać 4 minus 2 plus 7. Mamy zaczynać od lewej. Czyli najpierw wykonamy to działanie, najpierw to dodawanie, później to odejmowanie, a na końcu to dodawanie. No to jedziemy. Najpierw to dodawanie. 8 dodać 4 to jest 12, a resztę przepisuję. Teraz znowu jadę od lewej, a więc to odejmowanie wykonam. 12 odjąć 2 to jest 10, no a resztę przepisuję. No i zostało mi ostatnie dodawanie, więc je wykonuję. 10 dodać 7 to jest 17. Tak samo jest właśnie w tym drugim wypadku, kiedy mamy obok siebie pewną ilość dzieleń i mnożeń. Ja tu tylko dałem 2, żebyśmy już nie utrudniali sobie życia. Też wykonujemy od lewej, a więc najpierw wykonam to, a dopiero później to. No to wykonuję. 8 podzielić na 2 to jest 4. Resztę przepisuję. I teraz dopiero wykonuję to drugie mnożenie. 4 razy 4 to jest 12.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dodawanie i odejmowanie są równorzędne, mają jakby te same prawa, dlatego jedziemy od lewej. Podobnie jest w wypadku dzielenia i mnożenia, też są równorzędne, mają te same prawa, a więc jedziemy od lewej. No ale jak się domyślasz, ta reguła numer 3 nie żyje sobie sama. Ona żyje razem z tymi poprzednimi dwoma. Z pierwszą, którą poznałeś, drugą, no i ona, ta sama trzecia, też obowiązuje. O tych wszystkich trzech regułach niestety trzeba pamiętać. I popatrzmy na nasz trzeci przykład. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach. Proszę bardzo, czyli najpierw musimy policzyć nawias. Patrzymy sobie na nawias. O, tu mamy działania w nawiasie. I tutaj jest właśnie taki zestaw, dzielenie i mnożenie. I w tym momencie włącza się reguła numer 3, bo występują obok siebie te dzielenia i mnożenia, więc najpierw wykonamy to dzielenie, a później to mnożenie, no bo jedziemy od lewej. No to piszmy. Przepisuję początek, który sobie czeka. No a teraz będziemy obliczali nasz nawias. Najpierw mamy wykonać to dzielenie. 24 podzielić na 2 to jest 12. Resztę przepisuję. Widzisz, jeszcze nawias nie znikł, bo jeszcze to drugie mnożenie nie zostało wykonane. Teraz dopiero w drugim kroku wykonam to mnożenie. Czyli znowu początek sobie przepisuję, on sobie cierpliwie czeka. A teraz wykonam to mnożenie. 12 razy 3 to jest 36. I teraz zobacz, już nie mamy nawiasu. Tylko zestaw dodawań i jedno odejmowanie. I zadziałała nam ta regułka, że jedziemy od lewej, czyli od lewej zaczniemy wykonywać działania. Najpierw to dodawanie, później odejmowanie i znowu dodawanie. Wykonujmy. Najpierw to pierwsze dodawanie. 12 dodać 6. 18. Resztę przepisuję cierpliwie. Lepiej przepisywać niż robić to w pamięci. Niektórzy, którzy szybciusieńko chcą to wszystko zrobić w pamięci, zazwyczaj się mylą. To w starszych klasach już człowiek przestaje się mylić, choć nie wszyscy. Lepiej przepisywać. Teraz to odejmowanie. 18 odjąć 3 to jest 15. Resztę przepisuję. I dopiero na końcu to ostatnie dodawanie. 15 dodać 36 to ile będzie? 51. I to jest nasz dopiero ostateczny wynik. W takich przykładach jak ten ostatni jest sporo roboty i o wielu rzeczach trzeba pamiętać. No, o tych wszystkich, które są tutaj napisane w postaci tych trzech reguł, ja je tutaj o, jeszcze raz samodzielnie Ci przedstawię i przypomnę. Trzeba niestety o nich pamiętać, jest tutaj sporo do pamiętania, ale mam nadzieję, że Cię przekonałem tym pierwszym przykładem na początku lekcji, że jak ich nie będziemy stosowali, to będzie bałagan i każdy z nas będzie dostawał inne wyniki.